Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło Was wszystkich widzieć i słyszeć. Tak jak Ania powiedziała, ja jestem architektką, wzornikiem przemysłowym i jakoś tak się śmiesznie zadziało, że po latach pracy komercyjnej stwierdziłam, że najbardziej mnie interesuje to, co jest potrzebne człowiekowi do przetrwania w zamknięciu. I to się zadziało jeszcze dość długo przed lockdownem, więc wszyscy się pukali w czoło pod tytułem, po co projektować życie w izolacji. Ja jestem, jak już rozmawialiśmy w kuluarach wcześniej, zafascynowana zimnym północą i ogólnie jakby ktoś powiedział, że mogę zamieszkać na Spitsbergenie, to jestem spakowana natychmiast. Więc takim moim pierwszym ośrodkiem badań i taką też pierwszym polem bitwy był Horsund, polska baza panowska na Spitsbergenie i w ogóle też mieszkańcy Szpica w różnych miejscach, w tym w Nyalesund, czyli w tej osadzie najdalej wysuniętej, stałej osadzie ludzkiej najdalej wysuniętej na północ. I trochę rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, będzie na slajdach, a trochę rzeczy, które Wam pokażę, Wam dopowiem, bo prezentacja nie jest super zupdate'owana, ale będę po prostu dopowiadać na bieżąco, więc już udostępniam Wam ekran i oczywiście, tak jak przed chwilą rozmawialiście o publikowaniu, właśnie zauważyłam, że jest błąd w tytule, więc bardzo Was za to przepraszam, nie jestem polonistką, jestem projektantem. Doktorat oddałam do redakcji, żeby nie było takich błędów, więc projektantka od zmysłów w kosmosie, czyli jak projektować przestrzenie do życia w izolacji i nie dać zwariować ich użytkownikom. I zacznę od lema, którego wszyscy pewnie bardzo dobrze znamy i bardzo lubimy, czyli gdybyśmy robili tylko to, co wygląda na możliwe, to co dzisiaj siedzielibyśmy w jaskiniach. Ja miałam za nią bardzo fajną rozmowę w ramach Mars Hackathon, że o tym, że nie będziemy żyć jednak w lawach lub na Marsie, więc zostawmy jaskinie już w przyszłości i zajmijmy się tym, jak jesteśmy w stanie mieszkać w innych warunkach i ziemskich, i kosmicznych. I te swoje obszary badawcze tak naprawdę dzielę na cztery grupy. Pierwszą grupą są astronauci od miejsc szkolenia astronautów, czyli kolonia European Astronaut Center, gdzie trochę czasu spędziłam i obserwowałam sobie to, i jak wygląda szkolenie, jak wyglądają moduły i jakie tam jest oświetlenie, które jest całkiem bardzo wymagające i z mojego punktu projektowego bardzo źle to zrobione. Już jest lepiej, ale nadal nie jest wzorowo. I oczywiście habitaty, w tym nasz Lunares, w którym dwa razy zarządzałam misjami. Do tego wszystkiego oczywiście bazy arktyczne, no są lepsze i są gorsze. Jest Harley należący do Wielkiej Brytanii. No jest na przykład nasz Horsund po drugiej stronie barykady, czy jest właśnie nowa budowana stacja Arktowski, z której nikt nie wie, co wyjdzie od strony projektowej, więc i oczywiście mówię to jako projektant. Więc mamy tu pewne pole do popisu, żeby patrzeć, jak ludzie sobie radzą w izolacjach arktycznych. Do tego mamy kolejną grupę dla mnie badawczą, czyli platformy. I platformy dzielę na dwie grupy, czyli na te osoby, które pracują stricte na platformach i na nurków saturowanych, którzy w jeszcze bardziej ekstremalnych środowisku spędzają kilka tygodni, siedząc sobie w komorze i spływając na dno. No i mi akurat badawczo COVID przyniósł prezent, bo zamknął mi całe społeczności w chatach, więc mogłam sprawnie obserwować, co się dzieje z człowiekami, którzy nie są przebadani psychologicznie do tego, żeby ich zamykać. Od pewnego czasu gadam też z psychologami, którzy bardzo mocno zajmują się tematami izolacji i wspólnie się zastanawiamy, że ponieważ to, co ja robię, jest w ogóle na pograniczu neuroarchitektury i psychologii przestrzeni, zastanawiamy się, jak te rzeczy się ze sobą łączą i zmieniają. I tak naprawdę rzeczy, które zadziały się z ludźmi w momencie, kiedy nas zamknięto na te półtora roku, bardzo dobrze potwierdzały badania, które mamy szeroko sprawdzone na grupach doświadczonych izolacją czy arktyczną, czy kosmiczną. I ja w ogóle wychodzę z założenia, i to też w żaden sposób nie jest odkrywcze, że po pierwsze człowiek jest istotą absolutnie społeczną, po drugie jesteśmy trójwymiarowi i jesteśmy bardzo mocni osadzeni w przestrzeni, więc my z tą przestrzenią, czy chcemy, czy nie chcemy, wchodzimy w interakcję i zupełnie czym innym jest poczucie komfortu w przestrzeni, a czym innym jest poczucie bezpieczeństwa, bo będąc w namiocie w górach, prawdopodobnie komfort będziemy mieli średni, ale jeżeli kochamy góry, to jesteśmy w stanie czuć się tam absolutnie bezpiecznie.
I to jest trochę to rozróżnienie, na którym ja też postawiłam tezę swojej pracy doktorskiej, która opierała się na tym, jak budować poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni, na przykładzie Habitatu Lunares. Zawsze się z Leszkiem Orzechowskim śmiejemy, że to był pierwszy doktorat napisany o stacji. Ale też ja zmieniam kolejność tego, jak my projektanci czy twórcy rzeczy dookoła nas podchodzimy do zmysłów wokół nas i do odbierania przestrzeni. Jakbyśmy sobie wyobrazili, jak oddziaływaliśmy wspólnie jako grupy w przestrzeni jeszcze 100 lat temu, no to idąc do teatru mieliśmy absolutnie doświadczenie zbiorowe, tak? Siedzieliśmy sobie na tych wspaniałych, aksamitnych fotelach, wówczas jeszcze wolno było palić, więc był zapach cygar, pudru, perfum, grała orkiestra, było to doświadczenie kolektywne i nawet idąc do tego teatru, czytaliśmy na słupach ogłoszeniowych te same informacje. W momencie, kiedy ten świat niesamowicie przyspieszył, ale też ograniczył nasz odbiór zmysłowy nie do pełnego spektrum, tylko głównie do siedzenia przed ekranami, tak jak my w tej chwili, no to mamy spektrum ograniczone do wzroku i słuchu, a bez obu tych zmysłów jesteśmy w stanie funkcjonować. Bez wzroku w ogóle całkiem nieźle, bo człowiek może echolokować, a bez słuchu trochę gorzej, bo język jest nośnikiem komunikacji, ale nadal może, a zmysłem, z którym absolutnie nie jesteśmy w stanie funkcjonować, jest dotyk, o czym bardzo często w projektowaniu zapominamy. I projektujemy rzeczy atrakcyjne wizualnie, czyli projektujemy nasz świat bardzo okulocentrycznie, a zapominamy o tym, że mamy pozostałe zmysły. I zawsze pokazuję to zdjęcie z samolotu, z tego miejsca, że to wspólne korzystanie z przestrzeni, do jakiego myśmy doszli jako społeczeństwa globalnej północy, czyli jako to społeczeństwa wysoko rozwinięte, czyli nawet jeżeli jesteśmy wspólnie w jakiejś przestrzeni, to każdy z nas ma swoje spektrum bodźców od dedykowanej diety po wybrany film czy muzykę, której słuchamy w trakcie, w ogóle nie wchodząc w interakcję z ludźmi, którzy są w naszym otoczeniu. A musimy pamiętać, że w tym momencie człowiek przyjmuje w ciągu doby tyle bodźców wzrokowych, ile przed II wojną światową mniej więcej w okresie 3 miesięcy, więc ta ilość bodźców się radykalnie zmienia, no i też ten nasz świat radykalnie zmienił swoją funkcję, bo od zwierząt, które wyszły z sawanny, przenieśliśmy się w istoty absolutnie miejskie i w ogóle jak prowadziłam badania o relacji człowieka z naturą, no to wyszło na to, że bardzo wielu ludzi w tej chwili boi się zostania na przykład na noc w lesie, że przyroda stała się dla nas przerażająca. Z jednej strony bardzo za nią tęsknimy, ja mam takie ankiety zrobione przed lockdownem w 2018 roku i powtórzone w kwietniu 2020, jak wybuchła pandemia, gdzie początkowo tam prawie 1000 osób odpowiedziało, że dla nich bezpieczną przestrzenią jest sypialnia, pomieszczenia zamknięte i te miejsca takie, gdzie mogą wyjść z tego świata bardzo pełnego bodźców, ale jednak jest to architektura. I kwiecień 2020, kiedy zabroniono w Polsce wchodzić do lasów i ludzie przesuwają to spektrum bodźców absolutnie w kwestii tego, że poczuciem bezpieczeństwa jest dla nich relacja z naturą. I myśmy to bardzo szeroko obserwowali i w Lunaresie, i w innych badaniach, zresztą o tym bardzo dużo pisze Scott Kelly, chociażby w tych swoich opowieściach z kosmosu, jak ważne dla każdej osoby zamkniętej w izolacji jest kontakt z roślinnością. I robiąc czy eksperymenty w habitacie Lunares, czy w innych habitatach ziemskich, czy na stacjach, bo w 2017-2018 była misja w Horsundzie, z którą ja współpracowałam, dość blisko i oni zaczęli hodować swoje rośliny, no i nie tylko, nie, zaczęli hodować różne rzeczy, ale przede wszystkim rośliny jadalne i jak bardzo ten kontakt i ta opieka nad tymi roślinami mimo nocy polarnej wpłynęła na ich samopoczucie. Zresztą jest dużo takich fajnych opowieści, jak przypływa nowa dostawa, wymieniają się ekipy w Horsundzie, przypływają warzywa i owoce, jak stara załoga je wykrada, bo jest tak stęskniona w ogóle i za smakiem, ale też za obcowaniem z przyrodą.
i to z tą zielonolistną przyrodą. Więc to, co myśmy sobie spreparowali jako świat wysoko rozwinięty i to, co ja czasami oglądam w tych wizjach science fiction, jest takim z mojego punktu widzenia trochę mokrym snem high-techowców, ale nie jest do końca prawdą tego, co nam robi dobrze, bo gdybyście się zastanowili, co powinno być symbolem ostatnich 2 lat, jeśli chodzi o sposób, w jaki funkcjonujemy w przestrzeni, to byłyby to liście monstery, bądź jakiejkolwiek innej, czy skrzydło kwiatu bardzo popularnej rośliny doniczkowej. Czyli myśmy po latach w ogóle nie wpuszczania roślin do domów nagle zdali sobie sprawę, że ten kontakt z naturą jest dla nas fundamentalnie istotny. No i ten podział na zmysły, taki najbardziej klasyczny, właściwie super już nieaktualny, ale istniejący sobie w popkulturze bardzo mocno, czyli na 5 zmysłów, wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, pochodzi od Platona, znaczy on był pierwszą osobą, która go opisała, on oczywiście uznał, że wzrok jest najbardziej wyjątkowym i najważniejszym ludzkim zmysłem, a węch uznał za najbardziej zwierzęcy i najmniej godny uwagi. Teraz już wiemy, że jest trochę inaczej, w sensie ten węch jest jednym z niewielu zmysłów, których nie potrafimy, którego nie potrafimy, że go mocno zabijamy w przestrzeni, to nie bardzo potrafimy go oszukać i że ten węch znajduje się, że te receptory węchowe znajdują się w bardzo różnych elementach naszego ciała. Recording in progress. I że ten element tego, jak my nie tylko wchodzimy w relacje z ludźmi czy z obiektami, ale w ogóle z przestrzenią, jak ona pachnie, czasami nawet jak ona smakuje i jak w niej reaguje nasz dźwięk, znaczy nasz słuch, jak ją widzimy wizualnie, jest niezwykle ważne do tego, żeby ci ludzie w tych przestrzeniach i otwartych, i zamkniętych, bo jeżeli myślę o otwartych, to myślę o strukturach miejskich, a to sobie doskonale zdajecie sprawę, niezależnie z jakiego miasta w Polsce jesteście, że tak powiem, pomysł na zagospodarowanie w przestrzeni w Polsce nie tylko nie przyjął się na Podhalu, ale ogólnie w Polsce się nie przyjął, co powoduje, że w tych naszych przestrzeniach czy publicznych żyje się bardzo trudno w ogóle zmysłowo. Tak w momencie, kiedy my ludzi zamykamy, to te podstawowe 5 zmysłów, już nie mówiąc o propriocepcji i innych zmysłach tak zwanych nowych, zaczynają nam kompletnie wariować. No i jest kilka dobrych ludzi, których warto cytować. Ja bardzo lubię Jobsona Lee, on zrobił TEDa z 6 czy 7 lat temu. Ten TED jest już bardzo archaiczny wizualnie, ale on mówi tam fajną rzecz, że ta teoria 5 zmysłów to nie tylko przydatne narzędzie do oceny różnych doświadczeń, pozwala zastosować najlepsze doświadczenia w projektach. Dobry design wygląda świetnie, ale dlaczego nie miałby też świetnie pachnieć, brzmieć czy smakować? I to jest problem, z którym bardzo mocno się mierzymy w tej chwili, w momencie, kiedy na przykład rozmawiamy o metaversum i tym, że tak długo, aż meta nie będzie wielozmysłowy, tak długo będzie powodował drastyczne zniszczenia w naszej umiejętności funkcjonowania w nim, ale też w ogóle w życiu psychospołecznym. I to jest taki moment, gdzie jak pomyślimy o tym, co się dzieje w tej chwili chociażby na MIT i na Dawidem Eaglemanem, który jest takim neurobiologiem, który pracuje nad rozszerzeniem zmysłowości człowieka, czyli tworzy obiekty, które pozwalają za pomocą wibracji, on stworzył taką kamizelkę, która za pomocą wibracji pozwala mu czytać wyniki giełdowe. W sensie mózg odbiera sygnały wibracyjne i przekłada je na informacje z giełdy w danym momencie. Jego ciało potrzebowało 2 tygodnie, żeby nauczyć się czytać taki bodziec. Czy Ani Liu, też MIT, która pracuje nad wysyłaniem, przesyłaniem bodźców zapachowych na odległość. To są takie całkiem zabawne badania z Tindera, które mówią o tym, że możemy się sobie bardzo podobać, możemy się dopasować, a w momencie, w którym dochodzi, może nam się podobać czyjś głos, a w momencie, w którym dochodzi do fizycznego kontaktu, to jeżeli na poziomie węchu się ze sobą nie zgramy, to nic z tego dalej nie będzie, ani drugiej randki, ani nic więcej. I to są, mimo tego, że to są takie bardzo, jak pomyślimy o kosmosie, rzeczy z peryferiów, to one w momencie zamknięcia ludzi w izolacji powodują, że rzeczy mogą absolutnie eskalować. Czyli na przykład pojawia się pytanie, czy powinniśmy załogi dobierać nie tylko pod kątem testów psychologicznych, ale też pod kątem tego, czy oni są w stanie znieść się węchowo, nie mówiąc już o stanie wentylacji w takim momencie.
czy wprowadzania zapachów zewnętrznych, bo ja się dość mocno interesowałam podczas swojej pierwszej misji w Lunaresie tym, co by było, gdybyśmy wprowadzili element aromaterapii do systemu oczyszczania i nawilżania powietrza, no bo takim gigantycznym problemem we wszystkich obiegach zamkniętych jest problem ultra niskiej wilgotności powietrza. Taka wilgotność powietrza, żeby nam było komfortowo, jest między 40 a 60%, a w obiegach zamkniętych, zresztą to samo dzieje się w blokach z wielkiej płyty ogrzewanych za pomocą centralnego ogrzewania, potrafi spaść do 18, co powoduje, że my i kaszlemy, i mamy przesuszone śluzówki, i gorzej śpimy, i robimy się super nerwowi. Więc ten moment, kiedy my jesteśmy w stanie nawilżyć to powietrze w systemie zamkniętym, a do tego wszystko opierając się o japońskie badania doktora Kulinga, to jest ten od terapii lasem i kąpieli leśnych, wprowadzić do obiegu powietrza, to nagle się okazuje, że poziom kortyzolu takiej załogi bardzo ładnie nam się obniża. No i to też jest podobny, prawdopodobnie taki element, który znacie, flagowe habitaty na świecie. One są dla mnie z różnych powodów bardzo ciekawe, no bo mamy Hajzi, z którego można sobie swobodnie wyłazić, no ale mamy też Nimo, którego nie spotkałam osoby, która w nim była, która byłaby zachwycona doświadczeniem team buildingu 18 metrów pod wodą. Ja sama jestem nurkiem i jak myślę o tym, że mieszka się w przestrzeni, w której wszystko gnije, ile odmiany wilgotność powietrza wynosi stale 100% i śmierdzi w pakiecie, to myślę, że po takim team buildingu można się albo kochać, albo znienawidzić. Im też notorycznie nie działa kanalizacja, więc ten sposób, że tak powiem, zagęszczania kontaktów jest bardzo intensywny, no a z drugiej strony jest Concordia, w której misje trwają od 1,5 do 2 lat, więc to jest taki moment, kiedy decydujemy się na wyjazd na biegun południowy i mamy prawdziwą izolację, w sensie to już jest taka długość, która może jeszcze nie jest podróżą na Marsa w obie strony, zakładając, że to będzie podróż w obie strony, no ale już jest bardzo, bardzo blisko takiej koncepcji, a nadal mamy grawitację, nadal jesteśmy w stanie mimo hardkorowych temperatur ujemnych wyjść na zewnątrz, zachłysnąć świeżego powietrza i w ogóle operować z jakąś koncepcją przestrzeni wokół nas, w sensie widzimy horyzont, co jest też dla nas atawistycznie super, super ważne. No i tak jak Ania zapowiedziała, ja dalszą historię, którą wam opowiem, będzie w dużym stopniu oparta o to, co się dzieje w Lunaresie. Ja odbyłam tam w trakcie doktoratu dwie misje, jedną misję międzynarodową w 2018 roku i drugą misję też międzynarodową, ale której celem było, myśmy się zebrali z architektami, inżynierami i psychologiem esowskim, celem było wymyślenie, jak zaprojektować habitat, żeby zaczął działać i żeby zaczął też służyć ludziom, czyli żeby, bo ja pierwszą misję skończyłam takim fantastycznym dokumentem, który miał chyba 80 stron, gdzie pokazywałam Leszkowi, dlaczego habitat nie działa. Jestem w dużym szoku, że Leszek Orzechowski nadal ze mną rozmawia i się lubimy, ale rzeczywiście tam się pojawiło z takiej strony nie twardej inżynierki, tylko takich bardzo miękkich elementów, bardzo dużo wątków, które w bardzo delikatny sposób, jako stały bodziec, są w stanie zaburzać zdrowie psychiczne użytkowników. No i to już woli przypomnienia moja pierwsza ekipa, Mati, który w tej chwili pracuje dla S jako architekt danych z Czech, Katia, która jest pielęgniarką, ale od medycyny ekstremalnej, ja, Jakob, inżynier, i myślę, że on z nas wszystkich zdecydowanie poleci w kosmos, i Pomorski Uniwersytet Medyczny, Kamil, stomatolog, którego spotkanie się z kosmosem chyba było taką przygodą życia, bo nie związał się z tym dalej. Co robi Habitat? Jestem przekonana, że wszyscy doskonale wiecie, chociaż jak w tej chwili myślę o tym, że myśmy wymieniali na fantomach plomby, zastanawiając się, kiedy telemedycyna będzie naszą codziennością i 2 lata później nią była, to stwierdzam, że to jednak się dzieje szybciej niż żeśmy zakładali. To, co było ciekawe doświadczeniem bardzo w naszej misji pod kątem zmysłowym, to był taki eksperyment, który zakładał, że myśmy nie mieli ani kawy, ani herbaty, ani cukru i jechaliśmy tylko na liofila.
które zresztą były, które zresztą były nie najlepiej przygotowane, więc nie można było zbudować dobrego nastroju w załodze, na przykład podrzucając czekoladę czy pizzę, co podczas wcześniejszych misji się zdarzało. Zresztą pewnie wiecie, że najsłynniejsza i najdroższa reklama Pizzy Hut w historii Ameryki to jest wtedy, kiedy wysłali na ISS pizzę. I myśmy tych fajerwerków nie mieli, jechaliśmy na ziołach i jechaliśmy tak naprawdę na żywności z proszku, no co też spowodowało, że o niczym nikt bardziej nie marzył niż o dostaniu do jedzenia czegoś, co dałoby się gryźć. Ja w tamtym czasie mieli spirulinę jako fertilizer, odżywkę do roślin, do hydroponiki i ja tą spirulinę wychlałam praktycznie całą po to, żeby w ogóle mieć jakieś mikro i makro. Ale mieliśmy rzeczywiście pod tym kątem, to było bardzo ciekawe doświadczenie i teraz jak rozmawiałam z Leszkiem ostatnio, to właśnie stwierdziliśmy, że jedną z podstawowych rzeczy, których w tej chwili brakuje w Habitacie, to jest właśnie stała współpraca z dietetykiem i kimś, kto by się zajmował tą psychodietetyką, bo doskonale widzimy, jak istotnym elementem budowania morali w grupie jest to, jak jemy, no bo nie jesteśmy istotami, które tylko wkładają rzeczy do paszczy po to, żeby przetrwać, tylko jedzenie jest dla nas bardzo istotnym elementem kultury i wymiany informacji. I też jak pomyślimy o tym, że misja się tak planuje, żeby dwa posiłki dziennie były zjedzone wspólnie, to nie jest tylko o tym, że chcemy patrzeć sobie, kto jaką papkę dzisiaj wcina, tylko też tego miejsca, że jesteśmy w stanie obserwować, w jakiej kondycji jest nasza załoga i czy ona jest w ogóle responsywna, czy nie jest i łagodzić wszelkie rzeczy, które dzieją się w trakcie albo wychwytywać, jeżeli z kimś się dzieje coś złego. No i to jest stary plan Habitatu. On po tej misji kontrolnej został zmieniony. Myśmy bardzo mocno naciskali na to, żeby rozdzielić magazyn od siłowni, żeby jednak przenieść zapasy spożywcze do kuchni, a miejscem też do jedzenia stworzyć atrium. I w tym nowym założeniu też jest całkowicie nowy moduł sanitarny, który przeprojektowaliśmy i zrobiliśmy w systemie zamkniętym. Też pod tym kątem, żeby wykorzystywać obieg wody szarej do hydroponiki, aeroponiki, żeby to trochę lepiej działało, bo na tamtym etapie to miało swoje wady, na przykład kanalizacja dość regularnie wybuchała, co w miejscu, tego nie można wywietrzyć, było doświadczeniem absolutnie skrajnym. I pod kątem tego, co jest dla nas projektowo najważniejsze, żeby ludzie w izolacji sobie radzili, to jest to sen. I w przypadku biegunów, i w przypadku kosmosu jest to uber trudne, no bo nie mamy tradycyjnego rytmu dobowego słońca, które wschodzi i zachodzi. Mamy sytuację taką, że te warunki są bardzo trudne. Dla naszego organizmu biologicznie dzień polarny jest trudniejszy niż noc polarna. Ja zresztą spędzając majówkę na szpicu doświadczyłam dnia polarnego i mój Garmin pokazał, że przez tydzień miałam średnio 3,5 godziny snu na dobę. I mogę wam powiedzieć, że czułam się świetnie, ale już wiem, dlaczego donosi się od bardzo wielu, wielu lat, że człowiek jest w stanie się zapracować na śmierć w tych warunkach, bo po prostu organizm nie kumarze, że jest zmęczony. A z drugiej strony, w drugiej dobie bez snu zaczynamy się zachowywać tak, jakbyśmy mieli 1,5 promila alkoholu we krwi i zaczynamy być po prostu zagrożeniem dla siebie i dla otoczenia, czy dla stacji na niskiej orbicie, czy na stacji polarnej jest po prostu uber niebezpieczne. Więc ten kontekst rozwiązania zagadnień wokół snu jest super trudny. Po przyzwyczajeniu się do braku grawitacji, astronauci mówią, że rzeczywiście to ciało tak idealnie podparte przez jej brak i układające się naturalnie jest super przyjemne, aczkolwiek wszyscy mówili o tęsknocie za ciężką kołdrą. To jest też fenomen kołder obciążeniowych, czyli tego, że my trochę marzymy z taką ciężką pierzyną, jak u dziadków dawno temu.
bo wszystko to, co nas dociska, powoduje, że nam się rozluźnia system nerwowy. To są takie duże badania zrobione na dzieciach ze spektrum autyzmu i o tym, jak te kołdry potem sobie dalej zrobiły furorę przez ostatnie lata po prostu sprzedażowo. No i to jest taki problem, z którym myśmy się też mierzyli podczas naszej pierwszej misji, dlatego, bo na przykład w Habitacie wystąpił taka sytuacja, że światło, którym można było zapalić w kojach, było niebieskie. No spektrum światła niebieskiego, jak się wybudzamy nocą, jest najgorszym, co może nas spotkać, bo jest duża szansa, że już nie zaśniemy. I w ogóle takim dużym zagadnieniem projektowym w tej chwili, takim jednym chyba z najbardziej gorących tematów pod kątem projektowania habitatów, wcale nie do końca nowym, jest to, żeby jednak naśladować, a już jesteśmy w stanie to robić technologicznie i nawet Philips ma ku temu bardzo dobre warunki, naśladować temperaturę światła zgodnie z cyklem dobowym na Ziemi gdzieś na wysokości równika, czyli to, że się budzimy z światłem w spektrum niebieskim i ono się ociepla przez cały dzień tak, żeby ta melatonina się jednak wytwarzała bardzo naturalnie. Myśmy to naśladowali na tyle, na ile sprzętowo nam pozwalały LEDy zamontowane w tamtym czasie w Lunaresie, ale to są też takie przykłady dobrze rozwiązanych przestrzeni do spania, gdzie to światło jest bardzo ciepłe wewnątrz i też jest zrobione w taki sposób, że te miejsca są przytulne. Dużym problemem wszystkich filmów sci-fi, jakie oglądam, to jest to, że to wszystko się super błyszczy i jest takie bardzo często spektrum światła różowo-fioletowego i to jest coś, czego nasz organizm w nocy to by średnio strawił na dłuższą metę, a już koncepcja, że to wszystko miało być wykończone nylonem albo skajem, by spowodowała, że po prostu człowiek jakoś to ta, która się poci, nie miałaby się w tym najlepiej, więc to jest takie rozróżnienie pod kątem tego, co nam sprzedaje popkultura, a co finalnie by nam docelowo w kontekście snu służyło. Kolejnym wątkiem, też lubianym przez wszystkich już wspomnianych, jest jedzenie. Dla europejskich astronautów na ten moment dostarcza je Lufthansa, więc możecie sobie wyobrazić, jest zjawiskowe, chociaż wszyscy stają na rzęsach, żeby astronauta był szczęśliwie najedzony. Jest bardzo dużo różnych śmiesznych mitów odnośnie tego, kto karmi lepiej i kto komu podbiera jakie racje żywieniowe i czy na ISS-ie jest alkohol, czy go nie ma i kto go tam ewentualnie przewozi. Ale rzeczywiście ten temat jedzenia i temat tego, jak my będziemy jeść w najbliższych latach, jest super ciekawy też od strony projektowej. W tej chwili w robakowie w Polsce jest największa w Polsce farma robaków. Na ten moment to białko się wykorzystuje do karm dla zwierząt, ale ta koncepcja jedzenia przyszłości, myśląc właśnie o białku ze zwierząt, o spirulinie, o tych wszystkich gotowych koktajlach, które mają wszystkie wartości odżywcze, ale na przykład puszczanych na drukarki 3D po to, żeby oszukać zmysł wzroku i strukturę i żeby to było dla nas bardziej zjadliwe na dłuższą metę, no to to się dzieje w bardzo, bardzo dużym tempie. Zresztą Japończycy też w tej chwili bardzo mocno idą w hydroponikę, jeśli chodzi o uprawę zieleniny, więc myślę, że ta przyszłość nie będzie tak strasznie smutna, że będziemy tylko łykać tabletki, ale sam koncept projektowania przestrzeni do gotowania i czy tam będą jeszcze dalej garki, czy już raczej będziemy wsadzać pudełka jak w The Expanse i odgrzewać i jest taka strasznie śmieszna scena w pierwszym albo w drugim sezonie, jak jedzą danie, które w całości jest soi, jest ser soi, który udaje Masdamer, jest mięso z soi, które udaje wołowinę i ogólnie wszystko jest soi. Więc ta koncepcja takich monoskładników, które będą po prostu preparowane na to, żeby udawały coś, co archaicznie pamiętamy jako nasz wątek kulturowy, jest bardzo ciekawa. No i też już wspomniana zagwozdka naszej potrzeby bycia w przestrzeni, tego, że nie ma drugiego takiego miejsca w przestrzeniach zamkniętych, które by się cieszyło taką popularnością i nawet ludzie, którzy w warunkach domowych są w stanie ususzyć kaktusa, będą pierwsi do pracy w biolabie. I to się obserwuje, ja to i obserwowałam na swoich misjach i obserwuję pracując z Lunaresem i pracując z bazami arktycznymi, i rozmawiając z ludźmi, którzy byli na platformach, że ta tęsknota za nawet malutkim czymś, co rośnie, jest zielone, jest ogromna.
I to jest, zresztą wracając do The Expanse, z którym zanim żeśmy właśnie rozmawiały podczas hackathonu, to tam jest taka też historia biologa, który obsadza im statek, znaczy właśnie botanika, który obsadza im statek roślinami. I to też od razu zmienia odbiór tego, jak ta przestrzeń, jak my odbieramy tą przestrzeń, jest zdecydowanie bardziej ożywiona, czyli dla nas ludzka, mimo tego, że rośliny są istotami nieludzkimi. Więc wszystkie te elementy są takim stałym elementem obowiązkowym tworzenia przestrzeni. W sensie jak myślę o jakiejkolwiek bazie, to już pomijając tak, że ona musi hodować, żeby móc wyżywić, to też ten wątek wprowadzania, w sensie wyprowadzenia upraw z laboratorium jako elementów wręcz wystroju wnętrz, czy nawet w formie oczyszczaczy powietrza jest niezwykle istotne, bo to jest to, co ma szansę jako pierwsze z nas uziemiać, czyli utrzymywać nasze poczucie bezpieczeństwa. No i oczywiście tych opcji teraz upraw jest gigantycznie dużo, a i też to się robi coraz popularniejsze. W sensie nawet jeżeli spojrzymy na to, że IKEA ma zestawy do hydroponiki, do domów przeciętnego Kowalskiego, to już pokazuje, gdzie my z tą koncepcją jesteśmy. Zresztą to jest wcale nie najnowsza koncepcja, a bardzo mocno ostatnimi czasy wypłynęła. Jak projektowaliśmy zresztą Bejka dom jutra w Szczecinie, no to tak naprawdę cała jego samowystarczalność była właśnie oparta o koncepcję i aeroponiki, i hydroponiki. No i taki bardzo też bieżący temat dotyczący tego, czy można żyć, pracować, jeść i spać w jednym miejscu i czy mogą to robić tylko wybrani, no bo w poprzednim naborze astronautkim w Europie startowało 9400 osób, a wybrali 5, 6 dobrali po kilku latach. Czy jesteśmy w stanie robić to wszyscy? No znowu się okazało, że jesteśmy w stanie robić to wszyscy. Trochę Inspiration4 i ostatnia wakacyjna misja SpaceXa pokazała, że właściwie gdyby nas tylko odpowiednio ogarnąć, to wszyscy byśmy mogli polecieć na niską orbitę, co trochę rozbija chyba sen astronauty i też to zluczcza, uczłowiecza. Ale ta cała koncepcja przygotowania sprzętu wokół kombinezonów, no zresztą tego, czym ostatnio NASA się popisała, czyli po 13 latach i 14 miliardach dolarów się okazało, że nadal nie są w stanie zrobić działającego nowego kombinezonu do EVA-a, pokazuje, że i miejsce pracy, i to, jak my się jesteśmy w stanie poruszać w skafandrach, jest niezwykle istotne i jest no, miejscem, polem do popisu, do współpracy naukowców bardzo wielu dziedzin. To, co jest gigantycznym problemem od strony projektowej, to jest no, na pewno szczelność, ale też właśnie zakres ruchów, który w starych apollowskich czy w Sokole jest no, delikatnie mówiąc super słaba. Więc jeżeli będziecie mieli kiedyś przyjemność albo mieliście przyjemność posiadania na dłoniach tych rękawic, no to zrobienie w nich czegokolwiek naprawdę wymaga wielu, wielu godzin ćwiczeń pod wodą, żeby można było potem naprawiać cokolwiek w przestrzeni. Więc dla mnie z takiego punktu widzenia stricte projektowego to życzyłabym sobie nam wszystkim, żeby to wyglądało jak na filmach science fiction, czyli że są takie dopasowane, przyległe skafanderki, kombinezoniki, a nie machina, która waży 90 kilo, której po prostu nie da się ustać w warunkach innych niż nieważkość albo bardzo, bardzo niska grawitacja. No i też te przestrzenie, które tworzymy do pracy już na stacjach, też muszą spełniać pewne wymogi, bo jeżeli ludzie ze sobą spędzają czas non-stop, no to też po pierwsze potrzebują prywatności, czego praktycznie nie ma w tego typu przestrzeniach. Po drugie potrzebują odrobiny normalności, czyli miejsca, gdzie są w stanie w dość klasyczny sposób usiąść, gdzie mają znowu tą zieleń, czyli ta zieleń nam przechodzi przez wszystkie pomieszczenia, bo jak nie mamy okien, to odpowiednie oświetlenie i zieleń nam robi robotę. Po drugie jesteśmy w stanie te przestrzenie wysłaniać, czyli trochę to, z czym się spotykacie w tej chwili i w nowocześnie zaprojektowanych uniwersytetach czy w coworkach, że mamy i strefy do pracy wspólnej i strefy do pracy indywidualnej, ale wręcz takie trochę budki telefoniczne, czyli miejsca, gdzie jesteśmy w stanie się w ogóle wyłączyć. No i gigantycznym problemem
wszystkich tego typu obiegów zamkniętych jest hałas, nieustający, szumiący hałas. Oczywiście po kilku dniach nasz mózg uczy się go nie słyszeć, ale on się cały czas dzieje i ma duży wpływ na to, jak funkcjonujemy my i jak się spina nasz system nerwowy. I te miejsca, które jesteśmy w stanie w pełni wyciszyć, też są takim miejscem, kiedy ten nasz człowiek, użytkownik, astronauta, odkrywca może się zdrowo rozluźnić. No i cała kwestia projektowania komunikacji. Ona jest bardzo ciekawa właśnie tak długo, jak do tej pory opierała się tylko na relacji słuchu, potem na relacji oko-słuch. No w tej chwili pierwsze próby przenoszenia dotyku na odległość, to jest 2014 rok, zresztą robiło to Polskie Biuro Projektowe w takim ciekawym projekcie Tactilium. I oni mieli wtedy na myśli pary żyjące na odległość, ale no po tym, co się wydarzyło w COVID-zie i w momencie, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że głód skóry, czyli ta nasza tęsknota za dotykiem dotyczyła całych społeczeństw, no to już wiemy, że jeżeli chcemy ludzi przez 3 lata czy 5 lat utrzymać w zdrowiu psychicznym, no to oni muszą mieć zabezpieczoną formę dostania takiej pocztówki dotykowej. Więc to jest jeden z takich ciekawszych zagadnień pod kątem tego, jak to będzie działać, czy to będą tylko haptyczne rękawice, czy to będzie coś więcej, ale też pod kątem tego z problemu, że czym dalej polecimy, tym to opóźnienie w czasie będzie większe, no, w przypadku Marsa to jest w tej chwili mniej więcej 16 minut. I czy cała koncepcja pojawiania się robotów jako istot nieludzkich towarzyszących będzie się rozwijać w takim tempie, jak się już rozwija. Ja w zimie opiniowałam projekt robota do opieki nad pacjentami covidowymi na oddziałach zamkniętych, w sensie izolowanych, i to było bardzo creepy, jak na miejsce, w którym jesteśmy, czyli znowu na to, że nie jesteśmy do końca sensorycznie przygotowani na to, że roboty podają nam pigułki, pytają się, jak się mamy, ale z drugiej strony, no jakbyśmy spojrzeli na to, jak były zarządzane Chiny w trakcie pandemii i jak wypuszczono autonomiczne samochody, które sobie bardzo dobrze radziły, jeżeli zlikwidowaliśmy ludzkich użytkowników ruchu, to się nagle okazało, że te roboty w wielu miejscach sobie mogą poradzić bardzo, bardzo dobrze. Czy to nam wyjdzie na zdrowie psychiczne, to jest wątpliwe, ale z punktu widzenia mas czy zachowania higieny, tak. No są takie badania amerykańskiej terapeutki psycholożki klinicznej, która twierdzi, że potrzebujemy 4 dotyków dziennie, by żyć, 8, by być zdrowymi i 12, żeby być szczęśliwymi. I rozmawiamy tutaj o dotyku albo istot nam bliskich, ludzkich i nieludzkich, czyli na przykład zwierzęta też to wchodzą, stąd był też ten ogromny hype na adopcję zwierząt w trakcie pandemii. I jest jedna z teorii, która mówi, że razem z załogami na Marsa wyślemy im też psa, żeby ustabilizować ich psychicznie. No i taki wątek, który się przewija zawsze, czyli ilość sportu i to, że astronauci mają zagwarantowane w pakiecie lotu na ISS 2 godziny ruchu dziennie. To jest też bardzo ciekawe, bo oni oczywiście muszą to robić po to, żeby ten szkielet i ten mięsień sercowy sobie poradził. Tu się pojawia dużo fantastycznych rzeczy z mojego świata, czyli to, jak projektować ten sprzęt, żeby nie wyglądał jak narzędzia tortur, jak projektować miejsca do ćwiczeń w przestrzeniach bardzo małych i choćby w habitatach, tak żeby na przykład jak ktoś biega na bieżni, nie trzęsły się wszystkie ściany i ten tupot nóżek nie rezonował z wszystkimi innymi użytkownikami, nie trzęsły się pipety i nie działy się różne cudawianki, które w tej chwili się dzieją. Jak zrobić też tak, żeby ustawić ten sprzęt sportowy w miejscu, gdzie możemy otworzyć drzwi na przestrzał, tak żeby ćwiczyć jednak akomodację oka i żeby ten wzrok nam nie leciał z miejsca bycia cały czas w zamknięciu i bez widzenia horyzontu. I co robić, żeby na przykład nie udławić się własnym potem, jeżeli chodzi o nieważkość. Czyli to całe stworzenie takich warunków, szczególnie jak tych użytkowników kosmosu będzie coraz więcej, żeby to było środowiskowo dla nas przyjemne, bo wiadomo, że przez pierwsze dni czy pierwsze tygodnie jesteśmy w ekscytacji, ale jeżeli rozmawiamy o latach, to dobrze by było wspierać, a nie
a nie osłabiać morale. I tych koncepcji na to, jak te miejsca mogłyby wyglądać i funkcjonować, oczywiście w popkulturze też jest bardzo dużo. Na razie opieramy się o tak naprawdę półśrodki i protezy, chociażby w bazach arktycznych. Znaczy, to w ogóle jest tak, że jeszcze habitaty zwracają na to uwagę, ale już bazy arktyczne mają na to kompletnie wywalone. Mimo wszystkich badań dotyczących tego, jak spalamy kortyzol i że sport w tym bardzo pomaga, no to jakbyście zobaczyli i sobie sprawdzili, jak wyglądają siłownie w polskich bazach, to moglibyście się złapać za głowę. No i oczywiście cały wątek, też już wspomniany, koncepcji tego, jak daleko jednak ruszyła się telemedycyna i co z jednej strony, co wynieśliśmy od strony medycznej z ISS-u i ile sprzętu stworzyliśmy do badania grup izolowanych. Ale też z drugiej strony sama koncepcja tego, że to po prostu jest najzwyczajniej w świecie ważne. W sensie astronauci się piszą na to, że są żywymi obiektami medycznymi, ale z drugiej strony od strony projektowej, chociażby robot operujący Da Vinci, w tej chwili już bardzo popularny, a ostatnio rozmawialiśmy o tym w ramach Metaversum z dyrektorem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, to ta koncepcja tego, że wasz lekarz specjalista siedzi na jednym kontynencie, a wy jesteście operowani za pomocą robota, którym on zarządza w drugiej części globu, albo na niskiej orbicie, albo w drodze na Marsa, zakładając, że połączenie sieciowe jest stabilne, no to to nam zupełnie zmienia obraz rzeczy. No i wokół tego jeszcze pojawia się cały wątek, którym się zajmuje trochę Aleksander, czyli lekarz medycyny ekstremalnej z Poznania. I on się zajmuje tym, jak sobie radzą osoby niepełnosprawne. Zresztą na pewno wiecie, że w zeszłym roku przy naborze astronautskim, jak ESA ruszyła nabór astronautski, to był też nabór na astronautów niepełnosprawnych, czyli cała koncepcja tego, że jeżeli wysyłamy ludzi na tak długo, to się mogą wydarzyć różne rzeczy i jak z nimi funkcjonować i jak przygotowywać środowisko do tego, żeby one nadal były częścią zespołu. No i tu się też pojawia bardzo mocno bionika. Czyli znowu, że nie biologii z inżynierką i z projektowaniem i tym, jak jesteśmy w stanie wręcz rozszerzać nasze możliwości za pomocą tak naprawdę już cyborgowych, tak się chyba nie można powiedzieć po polsku, kończyn, które bardziej nam się kojarzą z cyborgami niż z ludźmi i to też jest rzecz, która się bardzo ciekawie rozwija i dla mnie taki wątek bardzo w tej chwili istotny. Też pod kątem chipowania i tego, jak zresztą mamy w Polsce firmę, która robi chipy, które można sobie wszyć pod skórę i tak jak możecie płacić zegarkiem, to płacić chipem w dłoni. Więc ten cały kontekst tego, jak my stajemy się trochę jak z serialu Po węglu, takimi istotami, które mają części zamienne, jest taką istotną częścią tego, jak też te nasze zmysły dalej będą funkcjonować, bo jeżeli będziemy w stanie upgrade'ować nasze zmysły, wykorzystując te możliwości, które mają zwierzęta, jak choćby widzenie nocą, czy rozszerzenie spektrum dźwięków, czy spektrum zapachu, czy właśnie spektrum widma widzialnego, no to myślę, że to spowoduje, że będziemy, to już będzie antropocen i człowiek 2.0 albo 4.0, nie wiem, czy to nadal będzie homo sapiens, ale będzie też coś więcej. No i cała koncepcja tego, jak jesteśmy w stanie zapewnić higienę ludziom w warunkach izolowanych. My na swojej misji mieliśmy przepisowe pół litra wody dziennie na zachowanie higieny. Da się zaprojektować taki proces, żeby wszyscy byli czyści. Nie wygląda to już tak ładnie, jak wyglądało tutaj w czasach tego Space Lab'a, ale rzeczywiście ten wątek wody i projektowania łazienek i do nieważkości i do miejsc takich ze środowisk izolowanych jest super ciekawy. Też w kontekście tego, co się dzieje, w sensie w kontekście tego, że wody gruntowe nam lecą na łeb, na szyję, no i ten problem wody słodkiej będzie gigantyczny, a na ten moment jedyną porządną technologię odsalania ma Izrael.
Więc myślę, że kolejne wojny jednak będą o wodę, która w kosmosie już może być w ogóle w niektórych miejscach deficytowa, nie mówiąc o samym Marsie. No i te rozwiązania, które oczywiście znamy, choćby najczęściej psujące się system na ISS-ie, czyli kibel, też zresztą toaleta jest jedynym miejscem poza biolabem, w którym astronauci nie mogą spać. No i na sam koniec, już kończąc, bo obiecałam, że nie będę gadać tak długo, a znowu gadam za długo, a jeszcze mamy pytania, cały kontekst tego, że nie samym podbojem kosmosu człowiek żyje, my wbrew pozorom powinniśmy odpoczywać więcej niż większość z nas odpoczywa. Pewnie większość z Was słyszała o floatingu, który został stworzony przez nasowskiego lekarza w latach 50., 56. rok, czyli komory do deprywacji, chciano zbadać, kto dłużej wytrzyma w warunkach, które miały przypominać nieważkość, czyli duże zasolenie, sól Epson i pełne odcięcie bodźców zmysłowych. Co jest ciekawe, w badaniach kobiety wytrzymują dłużej od mężczyzn i to idzie na godziny, w sensie jak była ta słynna misja szykowana Mercury 13 o lasek, które miały lecieć w kosmos, to zbanowana zresztą w latach 60. to dziewczyny we floatingu wytrzymywały zdecydowanie dłużej, co jest ciekawe, bo podejrzewam, że jest to po prostu kwestia odbioru, puszczania ciała i radzenia sobie z brakiem bodźców, ale gdybyście chcieli, jeżeli nie próbowaliście, to w każdym dużym mieście w Polsce na floating absolutnie można pójść, a w wszystkich miejscach zwanych habitatami i stacjami są to miejsca najbardziej niezaopiekowane, albo stoją tam stare kanapy, albo jest po prostu mesa, która jest często centrum zarządzania wszechświatem, albo jest to kuchnia, więc takich miejsc projektowanych dla rozrywki, one się pojawiają w filmach i miejsca do regeneracji, takie udające, naśladujące naturę z szumem z ziemi, na wiatru na przykład, czy spadającego deszczu. To się pojawia jako koncepcja, ale my tego w żaden sposób jeszcze nie implementujemy, wychodząc z założenia, że człowiek może się zregenerować gdziekolwiek, a zapominając o tym, że ta regeneracja gdzieś tam jest podstawą naszego zdrowego funkcjonowania. I ja tu skończę, bo dalej pojawiają się tematy absolutnie dotyczące tego, jak źle identyfikuje się ESA i jak dużo jest do zrobienia w ogóle w kwestii projektowania wizerunku. Zresztą mamy dyplom z Akademii Sztuki w Szczecinie z brandingu nowej identyfikacji dla ESY i ciekawa jestem, jak to dalej wypłynie, bo poszło w świat. I oczywiście też kontekst tego, jak robimy wayfounding, czyli jak opisujemy przestrzenie, co robimy, żeby misje, które przejmują po sobie badania, były w stanie się w tych przestrzeniach odnaleźć i żeby dane sektory były czytelne. To jest coś, na czym kompletnie wszystkie bazy leżą, więc to jest, znamy to już z architektury, umiemy to robić w miastach, absolutnie jeszcze sobie z tym nie radzimy w miejscach przeznaczonych do izolacji. No i cały kontekst tego, jak dobrze NASA się sprzedała wizerunkowo, tworząc cały system też tego, jak się ubieramy i wielu fascynatów kosmosu chce mieć koszulki z nowym logo i jak Vance wypuszcza trampki, to po 3 godzinach ich nie ma. I tak naprawdę jest jedyna marka kosmiczna, która sobie tak poradziła i jak wiele potencjału wokół tego jest absolutnie niewykorzystanego. I tyle ode mnie.